Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Fire Red. Przypominam, że im więcej łapek w górę, tym szybciej nagrywam kolejny odcinek danej serii. Pod ostatnim troszeczkę mało łapek w górę, także zachęcam, żeby troszeczkę połapkować, jeśli wam się podoba ta seria. Jeśli ktoś byłby w stanie zrobić mi jakąś fajniejszą miniaturkę do tych Pokémonów, żeby było w warstwach w Gimpie, żebym mógł sobie tylko zmieniać, numer odcinka, to byłbym wdzięczny, kontaktujcie się przez fanpage, link do fanpage oczywiście w opisie live'a, odpisuję na prywatne wiadomości, a tymczasem już zacznijmy może grę. Dobra, daliście mi znać odnośnie Dratini, że Dratini ewoluuje na 55 levelu w Dragonite'a, czyli nie muszę mieć, to nie jest to Pokémon, który tylko przez wymianę, także co robimy w takim razie? Oczywiście, chwilka, nie. Najpierw musimy zabrać Magikarpiowi przedmiot Exper i go chyba oddamy po prostu do PC Billa. Deponuj Pokemona Magikarp. Ok, no i podejmiemy sobie oczywiście no tak, to gdzie jest Dratini? Teraz czym złapaliśmy Dratiniego? Aha, my nie złapaliśmy Dratiniego. Nie, złapaliśmy z Dratini, co ja gadam. Jezu, już się przestraszyłem. Podejmij oczywiście, dobra. Fajnie, mamy Dratiniego. Ciekawe, czy może poznać... dobra, jeszcze zrobimy tak. Dajmy mu oczywiście nasz Exper. Nie użyć, daj. Dratini masz. Będziesz sobie ekspił. Jeszcze tak, czy możemy ci dać... Czy ty możesz być wodnym Pokemonem? Czy on może mieć na przykład wodne ataki? Nie jestem pewien. Chwilka. Chyba nie, ale surf? Może. Snorlax może surf? Dobra, Dratini będzie miał surf, spoko. Tak, zapomnisz coś. Zapomnisz Lira. Okej, maszyna gotowa. No i będziesz sobie surfem. To może zrobimy tak w ogóle. Słuchajcie, polecimy. Farfetch'd ma przecież Flya. Polecimy póki co do... Zaraz, gdzie jest Diglett's Cave? Tutaj. Zaraz, nie. Tu jest Diglett's Cave? Aha, dobra, już wiem dlaczego. Dobra, tu w ogóle jest taka opcja teraz, że jak mam kata, to mogę tędy przejść. Dobra, Jemka. To jest Mikto'sa. W sumie? Jakby Snorlaxa nauczył? Mime może? O, Snorlax. No nie wiem, można mu dać, tylko teraz. Seismic Toast ma atak. Grawitacja zadając obrażenia równe poziomowi użytkownika. Aha. To nie jest nic specjalnego w sumie, tak naprawdę. Nie chcę jednak. Nie chcę. Nie uczyć się tak. Nie, spadaj. Mam na wystawie dwie skamienie paradanych Pokemonów. Mogę ją ukraść? Badena Pokemona. Czemu mu gdyby udało się wrócić jego Pokemona? Żeby zabrał to do... Tak! Tu jest Areodaktyl chyba. A więc dostaliśmy tak naprawdę skamielinę Areodaktyla, którą będziemy mogli później wykorzystać. Dobra. Chwilka, gdzie tutaj można się przekraść? Jagody, są to jakieś jagody? O, tutaj. Let's cave i wyeksplimuję tutaj sobie Dratiniego troszeczkę, może. Okej. Okay. Elo, Dratini here. Magnituda. Trzeba zrobić taką sztuczkę. Bo nie potrzebują Dratiniego póki co tego Exper'a. Przedmiot weź. Dobra. Przedmiot weź. I zobaczymy, czy ten Quick Love pomoże Dratiniemu. Dobra. Daj. Dratini masz. Trzymaj sobie. Nic nie pomogło. I tak atakuje drugi. Tragedia.
Wolno na ekspie ten Dratini. Ojej, co ja zrobiłem? Teraz za tego pierwszy, no ale... Teraz już nie. Aha. No nieważne, jest super efektywny atak surf na Pokemony u ziemia. O, jeszcze przeżył Dratini, dobra. Kurczę, to te Diglety są takie szybkie? Ja mogę zrobić? Zmienić Pokemona na Venusaura. Giga Drain, trik. Lecisz. Ductrio. O, wow. Aha. Nie mogę zmienić, no to elegancko. Czy mi się zdaje, czy ja przypadkiem jeszcze nie mam Ductrio? Ha, wyrubimy. Uła! Idealnie, idealnie. Chciałem załatwić Ductrio tym sposobem. Dobra, jeszcze grade był jeden. Tak, zapaliśmy Ductrio. Dodany do Pokédexu, super. Nie chcę mienia nadawać. Dratini poległ niestety. Ojej, co ja zrobiłem? Czemu Sleep Powder użyłem? Niechcący kliknąłem. Może być Giga Drain, nieważne. I tak zaraz się wyleczymy. O, ten Dratini jest takie troszeczkę... Chwilkę, a można to jakieś... Chyba, że IV tak nie można łatwo sprawdzić. Oj. Opcje. Leczy się zmieniając skórę. No dobra. To nieźle. O tak, będę mógł złapać Starmie. Teraz trzeba polecieć. Pan Farfetch to musi gdzieś się udać. Fly. Ja. No może tutaj się... Zaraz, chwilka. Mieliśmy jeszcze zespół Aero ogarnąć. Prawda? Nie tutaj. Nie wiem, co ja w ogóle robię właściwie. O, patologia się tutaj odbywa. Safron. To jest chyba tutaj. Nie, czekaj. Tutaj. Tak, 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 tak. Tu zespół Aero będziemy walczyć. Zespół MR. Dobra, w tym wypadku to Dratini by się przydało, czyli tak, znowu muszę przedmiot mu zabrać. Weź, tak, oddaj mi. Torba, dobra. Exprzera ci damy. Byś sobie troszeczkę podexpił, a Quick Lava damy może... Niech będzie Raichu. Niech będzie Raichu, jeśli chodzi o Pokémony, to... Tego pierwszego, Mr. Mime'a chyba. On jest naszym najpotężniejszym Pokémonem, jeśli chodzi o chyba pierwszy shot taki. O, i pierwszy dziwny z Power. Oni zresztą mają takie Pokémony, na które jest po prostu super efektywny. Nie wiem, myślę, że Psybeam wystarczy. Tak jest, Psybeam wystarczy, nie musiałem Psychika używać. Zubat to oczywiście Confusion, jak najbardziej wystarczy. Mimin dostaje dużo doświadczenia, jako że jest wymiany Pokémonem. Jeszcze jeden Zubat, wiemy. Raticate'a. No to już bym chyba nie ryzykował, póki co użyłbym Psychika. Psychika raczej. Nie będę was uczył, może źle wymawiać po angielsku. Ataków. Dobra, Cubone. Magical Leaf. O, roślinny atak, proszę bardzo. Nie, nie chcę zmienić Pokemona. Confusion, wystarczy, Zubat jest bardzo słaby. A teraz jeszcze nie zdobył poziomu? O, Lepouczka wraca do domu. Spoko, spoko. Chyba Psybeam wystarczy. O, pomyliłem się, bo to był niezbyt efektywny atak. No proszę, Voltorb. Już powinno być chyba ok. Tak. Fajnie, Magneton. O, tu muszę użyć Psychika. No właśnie, to nawet nie wystarczyło. Dobra, udało się wyleczyć. Dratini ma już 22 level. Dragon Rage. Dragon Rage. To jest chyba całkiem niezbyt atak. Wróg trafiony staje falą elektryczną zadającą zawsze 40... zdrowia. Niby za Thunder Wave'a. Czemu nie? 40 zdrowia nie jest tak mega dużo, prawda? O, teleportacja. Proszę na problemy. Aha, no dobra, spoko. Grimer, Confusion. Wyłożył się. Electrode. Psybeam. Oj, dobrze, że był krytyczny atak, bo to była przecież ewolucja Voltorba. Dobra, dobra. Co my tu mamy dalej? Wszystkich pokonać. Weezing.
Czy psa im wystarczy? Wystarczy. Weezing aż tak silny nie jest. Tutaj w Pokémon Fire Red. Toffing. Nie będę go używał. Dobra. Do Pokémona nie było sensu. Okej. Mnie przejmą was, spokojnie, ja to was uratuję. Wszystkich rozwalę. Jednych za drugim. Jednego za drugim. Każdy polegnie. Od Mr. Mime'a mojego. Arbok. No trzeba w Psybeam, nie można Confusion. Nie można tak ryzykować. Golbat, słaby level. Spróbujmy Confusionem, dobra. Będą jeszcze lepsze pod tym Pokémony i lepiej zachować te ataki na coś grubszego kalibru. Jestem jednym z braci R, Cubone. To Magical Leaf oczywiście, roślinny atak. Rotini ma 24 level, super. Czyli niedługo teoretycznie powinien chyba ewoluować. Z tego co mi się wydaje. Dragonera. Pisaliście chyba, że na 25 levelu ewoluuje. Zobaczymy, Raticate. Także po tej walce powinien teoretycznie chyba ewoluować. 45 level Mimin. Confusion. Dobra, Golbat. Zubat pokonany, Golbat. On szedł na Confusiona, tak. Szedł na Confusiona. Ratata, oczywiście Confusion. Aha, czyli jednak Dratini nie zdobył jeszcze poziomu. No nic. A to co? Calcium. To jest do wzmacniania statystyk Pokémona. Później będziemy tego używać, ale na razie jeszcze na to za wcześnie. Mógł. To jest jeden z tych Pokémonów, na którego bym chyba użył Psychika. Ma dużo, oho, i teraz? Nie, jeszcze się nie przemienił. Dratini. Coś mnie oszukaliście. Jestem jednym z Dratierem, dobra. Albo coś źle przeczytałem, nie wiem, może źle pamiętam. Nieważne, pewnie zaraz powinien się przemienić. Confusion, dało się. Szczęśliwie. Ojej, nie, do windy nie chcę. A to tutaj się dzieje? A pomóż, jejku, pomóż nam, jejku, umieramy. Zespół R. Nie macie szans. Zubat. Ej. Golbat. Psybeam użyjmy. A co tam? I zdrajco. Zdradasz zespół R. I zdrajco. Przecież... A szkoda w sumie, że nie można dołączyć do zespołu R. Bym był w zespole. Ale tu wiecie, fabuła jest liniowa w tej grze akurat. No i niestety nie wszystko. O nie wszystkim możemy decydować. Magneton. No i to powinno zmienić Pokémona. No dobra, udało się go pokonać. Dratini ma już 26 level, no wspaniale. Magnemite'a chcę użyć. Zmieńmy Pokémona, tylko na kogo? Na Snorlaxa? Body Slam? O, i sparaliżowany, no co ty? Patrz, ile ma... Ile ma punktów zdrowia? No dobra, trochę nam wyłączył tego Snorlaxa z gry. Chyba już lepiej było tego Psybeamu użyć, który mamy. Dobra. Te psychiczne Pokémony są niesamowite. Czy to Kadabra, czy to Mr. Mime. Niszczą każdego jednym atakiem. A ty, ziomeczku, też chcesz walczyć? Mam ciekawie szacunek. Pozdro. Magical Leafem miałem tutaj przewagę, bo Hipno... O, chciał poisą gazu. Dobrze, że nas nie otruł, bo byłoby słabo. Ale chyba Antidote jeszcze posiadamy. Kadabra. Magical Leaf oczywiście. O, przeżyłeś. Mr. Mime kontra Mr. Mime. Encore. No spoko, ja mogę atakować cały czas tym atakiem, nie ma problemu. O mój Boże, przegrałeś. Orany, jesteś przegrany, jak to mówił Hugo. Ej. Chodź tutaj, kolego. Magnetą. Psybeam wystarczy? Aj, no właśnie nie. Kurde, dwa ataki. No nic. Może już nie będzie. 27 level Dratini. Magnemite'a, no jego to pokonamy raczej Psybeamem, prawda? Toffing, to już może być Confusion.
No i teraz, kurczę, straciłem tyle ataków, że nie wiem, czy nie... Kurczę, czy nie pójść się uleczyć. Chyba to zrobimy, wiecie? Chyba to zrobimy. Po prostu uciekamy stąd. Trochę stchórzymy. Ale to tylko na chwilkę. To mam blisko do Poke Center. Okej. Okay. Wyleć Pokémony. Siostro Joy, oczywiście. Lecimy dalej. Dobra. Zacznijmy od tego piętra. Zaraz, tutaj wszystko obrobiliśmy. Lecimy na górę. Tu nie walczyć. Raticate. No i teraz już mamy znowu ataki od początku. Tą liczbę. Hypno, Magical Leaf, proszę. Jeszcze raz. No i przeżyłeś. Nie szkodzi. Tym razem już nie. Raticate. No, no i proszę. Maimin ma już 47 level. Czego chcesz się nauczyć? Baton Pass. A zobaczmy, co to w ogóle jest. Baton Pass. The user switches out, passing along any state changes to the new butler. Aha. Czyli opuszcza walkę, a wszystkie zmiany statystyk zostają na następnym Pokemonie, którego wrzucę. Czyli na przykład mam tego Pokemona zatrutego, podpalonego, uśpionego i sobie zmienię na przykład na jakiegoś Magikarpia, a wtedy ten Magikarp będzie miał te wszystkie jego, a on straci. Znaczy się wyzeruje tak jakby. Będzie te wszystkie, tak jakbym wziął wszystkie antidoty i tak dalej, a Magikarp będzie przejmie po nim te wszystkie stany. Ale moim zdaniem jest to niekorzystne. Tak, nie uczyć się, ponieważ Mr. Mamem nie zdobywam jakichś statystyk, nie potrzebuję później go wykoksić, a później podmieniać, także to jest bez sensu. Dobra. Raczej bezsensowny atak do nauki przez naszego Pokemona. Okej. Okay. Lecimy dalej w górę. O. Intruz wykryty. No to dawaj, koleś. Kurczę, nie pamiętam, na którym levelu mówiliście, że się przemienia ten Dratini. Na 30 może? Magical Leaf. Okej. Okay. Myślę, że jak Dragonair będzie, to już będzie w stanie sam dobrać doświadczenie, prawda? Bo na razie to średnio raczej wygląda. Przejęliście kontrolę. No widzę, że przejęliście kontrolę nad Leafką. Drowsy, no to Magical Leaf użyjemy. Atak rośnie, no to spoko. To chyba unikliwość, tak? To było chyba minimalizował się tak naprawdę. Dobra, teraz kurczę, co tu trzeba było? To jakoś trzeba było tak wykminić fajnie, tylko już nie pamiętam w jaki sposób. O, już będę wiedział chyba. Tu jest jeszcze jeden przeciwnik, Arbok, 33 level. Daliśmy radę z Psybeamem samym. Bardzo łatwo pokonany przeciwnik i teraz tak, tutaj wletuję. Chcesz walczyć, tak? Voltorb. Confusion. Magneton, no to już muszę Psychic. Ooo, przeżyłeś. Jak śmiałeś. Koffing, tutaj już nie masz szans. Dobra, Maimin znowu wszystkich rozpierdziela. Okej. Jeszcze jeden z braci R. To są kolejne piętra, tak? Jestem teraz chyba na ostatnim piętrze. Dratini 29 level, chcę się nauczyć Slam. Slam jest chyba całkiem spoko, 80 obrażeń, 75, wróg trafiony jest długim ogonem, pnączami i tak dalej. Twister, Surf, Rap. Zamiast Rapa, jasne, że tak. O Jezu, co ja zrobiłem najlepszego? Straciłem Psychic i jeszcze prawie, nie no, w sumie i tak Magic Leaf by zabrał nawet mniej obrażeń niż Psychic, który jest nieefektywny. Teraz tylko się modlić, żeby nie wszedł Poison Gas. Czy ja mam Antidota? Nie mam. Ale mam Full Restora. Tylko że to jest tak. Z drugiej strony, czy warto używać Full Restora? Nie do końca chyba. Lepiej już uciec stąd. Dobra, to może zjedźmy na sam dół.
Jeszcze się uleczmy, bo szkoda, że antidotów nie mam, no naprawdę, no żebym antidota nie miał. Wszystkie musiałem już zużyć wcześniej. Dobra. A co z tym Dratinim, 29 level, na którym on miał się przemieniać? Wiem, że zapamiętałem, że na 55 w Dragonite'a. Tak. A tutaj? Też byliśmy, tak? A tutaj? To jest ta miejscówka. Oj. Do szefa tu można dojść, tak? Ojej, co ja zrobiłem? Psybeam na ratatę. Szkoda Psybeam. Aha, też tam. Już dużo walk nie powinno być. Większość już przeciwników pokonaliśmy raczej. Ekans. No straciliśmy mnóstwo doświadczenia, żeby wylewelować tego naszego Dratiniego. Miejmy nadzieję, że będzie silnym Pokemonem. Zing. Zing Song. A ty walczysz, ziomek, czy tak nie bardzo? Pigierek. No dobra, to dawaj. Sprzątnę cię na hita, pyk. Mr. Mime. Nie do pokonania. Bardzo dobre na Pokémony z Power, ponieważ głównie mają trujące, a na nie najlepsze są właśnie te psychiczne Pokémony. Machok. No dobra, to Psybeam. Kurde, strasznie długo tutaj się zespół R pokonuje. Rare Candy. To chyba zwiększa poziom Pokémona o 1. Więc niezwykle przydatny przedmiot. No dobra, tutaj. Teraz to jakoś tak wyglądało, że... Dobra, wróćmy się. O! O tak, tutaj i teraz tu idziemy sobie. I to jest kartki. Tak jest. I teraz od teraz mogę otwierać wszystkie przejścia. Czyli robimy po prostu tak. To sobie mogę otworzyć. Elegancko. 8 piętro. Ja muszę na pierwsze zjechać najlepiej. Dobra, 6. Ej. O, zjedziemy sobie windą. Dobra. Pyk. I jeszcze raz na górę. I tutaj mogę wszystko potwierać. Dobra, tutaj. Pomoc, zespół atakuje. To nie ty? Confusion, dobra. Dawaj jakieś lepsze Pokémony. O, Weezing, spoko. Więcej expa dla Dratiniego naszego. Tego Dragonite'a mam nadzieję. 30 level, no kurczę. Na którym levelu się przemienisz? Przepraszam, że taki nieogarnięty jestem, ale dawno nie grałem. Nawet nigdy, powiem wam szczerze, że nie levelowałem Dratiniego. Grałem kilka razy, przechodziłem Pokémony. O, Dratini ewoluuje na 30 levelu. Mamy Dragonera. Elegancko, elegancko. Może zobaczmy, co potrafić Dragoner. Dlaczego nie? Thunderwave? Nie chcę tego gówna. O, ty kobieto, takiego dziadostwa? Chcesz mnie uczyć? Myślałem, że może wyleczy czy coś. To by było bardziej przydatne w sumie. W tej sytuacji. O, nie, tu nie będziemy. Okej. Okay. Hyper Potion, spoko. No i zobaczmy, jak się sprawdzi Dragonair. I teraz tak. Slam, Surf, Twister, Dragon Rage. Slam. Nie trafił. Użyjmy Dragon Rage'a teraz. Chyba niewiele zabrakło, prawda? Dobra, zmienimy Pokémona oczywiście na Mime'a. No jednak póki co Dragonair jakimś kozakiem wielkim nie jest. Będzie trzeba go troszeczkę podekspić. Szkoda w sumie, że nie jest wymiany. Wtedy miałby... Zostałoby więcej doświadczenia. Dużo więcej. Pokonanie kolejnego przeciwnika, a tak to będzie to raczej szło mozolnie. Jak Mimin wyewoluował, Boże, przepraszam za przejęzyczenie, bardzo szybko. Full Hell, o, to jest to, czego wtedy szukałem, a nie Full Restore, bo Full Restore to szkoda, nie wiem, czy to można w ogóle kupować. Aha, ktoś tu się schował, no to niezły cwaniak. Dobra, otworzyliśmy drzwi. Masz Electroda. No to co, użyję Psybeamu i powinieneś się położyć. No i się położyłeś spać już. Poziomek, pozdrawiam. Elo. Lecimy dalej. Wszystko już załatwione. Wszystko ugodone. Wszystko ugodone mamy.
Dobra, otwieramy drzwi i co? Walczysz czy co robisz? Aha, że alarm SQR. Tak, to moja wina. Wbiłem się do nich na chatę, normalnie drzwi były otwarte, no to mówię wbiję, co tam będę się pierniczył, nie? Aha. Wiem, że już chciał walczyć. Timmy 01. Nie wiem nawet jakie to jest Timmy, szczerze mówiąc. O, co ja zrobiłem? Nie, nie, musimy robić wszystko po kolei. Żebym nie przegapił żadnego przeciwnika. Zespół trzeba załatwić. Okej. Okay. Up. Special. Dobra, i lecimy na kolejne pięterko. Drzwi otwarte. Może coś mi dacie, co? Master Bola, dacie mi, tak. Ale to później. Co? No ja myślę, że coś o shiny Pokemona gadał, ale coś mi się przewidziało. Nie jesteś pan partyzantem jakimś? Ej no. Nie ma mojego wieku. Mnie młody ze mnie leszczy. Dobra. Timmy 08. Trochę ataków będziemy mieć. Intrus! Tantru. Magical Leaf i Elo. To jest 9 level, ale kozak. Unslash. Chyba Magical Leaf powinien go zabić na hejta. Tak, super effective. Oczywiście, 31 level Dragonair. No do 55 troszkę jeszcze brakuje, ale kiedyś dojdziemy do tego poziomu też. Żeby mieć Dragonite'a. Co tam się znowu dzieje? Jakieś imprezy odbywają tutaj. Dobra, też otwieramy sobie drzwi. O, ta pani nas wyleczy. Jako łóżeczek to na pewno nas wyleczy. Tak, powodzenia, również powodzenia życzę. Czyli Dragonair będzie mógł znowu kogoś podjąć ewentualnie w walce. Troszeczkę więcej ekspresy zdobyć. Drowsy. Czy coś na niego będzie efektywne? Smok? Surf użyjmy może. Nie, słabo. A ze slamem jak będzie? O, no to jest uderzenie. Kogo on użył? Dobra, obrona spada, nic nie szkodzi, bo lecisz od razu spać. Machop. Tam. Oła, o Jezu, co? What the fuck? Co to było w ogóle? Nie no, to była patologia jakaś. To się przydarzyło. No ale cóż, mamy tu blisko do wyleczenia. Tyk i lecimy dalej. Nie, tu nie chcę. Dobra, czyli tutaj kolejne piętro bez przejść kolejnych. Tak. Nie zdaje, tak jest. Tak też jest. Ej, a ty koleżanko, czego tutaj? Łe, boję się. Trudno. Nie płacz. Czyli tutaj chyba w ogóle trzeba gdzieś wejść w jakiś ten teleport i wtedy się nas przeteleportuje do Garego. Chyba tak. Nie wiem, czy to nie koło tej dziewuszki. To niektóre z tych teleportów, które trzeba wejść. Zaraz zobaczymy. W takim razie może ten. Nie, ten. Też nie. Kurde, gdzie tu wejść? Który teleport trzeba wejść? Nie pamiętam. Nie w ten. Aha, to mnie tutaj teleportowało, okej. Okay. A ten? Ja się zdobywało po prostu ten klucz. Oj, a tą? Kurcze pieczone. Kurde bela. Co tu? Gdzie my jesteśmy? Tu też nie, kolego. Gdzie wy nas chcecie wywieźć? A tu? Też nie, cholera, to może gdzieś tutaj. O Jezu, to są właśnie te takie momenty, gdzie trzeba mieć troszeczkę szczęścia. A mi wtedy go często zaczyna brakować. Nie, ale po prostu pamiętać. Przecież grałem, przechodziłem kilka razy ten labirynt. Power. O nie, to zespół R. O jest, udało się. Gary, siemanko. Witam cię, Gary. Zatem słuchać, słyszałem, że chcesz zginąć. Raczej na hita nie zdejmiesz.
Raichu. Shockwave. Jeszcze jeden. Aha. Przepraszam. 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 Co zrobiłem? Flam. Co jest? Czemu tak mało obrażeń? Ej. Max Potion to nie. Hyper. Teraz Lama. Dobra. Dragonie trochę expa zdobył. Teraz zmienimy Pokemona. Gallardos. Czy Venusaur jest super efektywny? Szkoda, że Raichu tak słaby jest. Razor Leaf. Nie jest super efektywny atak. Po prostu wszedł krytyczny atak i dlatego. Dobra. Pokonany. Executa. Execute. To jest Farfetch'd. Latający Pokemon. Fly. Trick. Nie udało się sparaliżować i bardzo dobrze. Boom. Jeszcze raz się nie udało. Pek dobije. A. Farfetch'd. Kto by się spodziewał, że pokona Garego Pokemona na tym 26, już 27 levelu. Alakazama, Alakazama. A jakbym utrzymał tego Farfetch'da? On wariuje z tym Future Sightem. Też on przegrał z nami. Ha! Farfetch zbyt silny. Charizarda to chyba trzeba zmienić, tylko na kogo? A może Snorlaxowi bym dał szansę? Headbutt. Dobra, i teraz idziemy spać. Okej. Okay. Teraz walimy Snorem. On sprawił, że pudłujemy. Paniaczek. Oj. Dobra, jeszcze raz spać. Ha, i co teraz, cwaniaku? Znowu Snor. Flamethrower. Proszę, jakie silne ataki masz. Panie Gary. No, niestety. Pokonał nas. Czy Farfetch ma szansę? Nie miał szans. To był błąd z mojej strony. Dobra, Mr. Mime, nie będziemy tutaj się bawić. Nie wiadomo co. Jedno uderzenie i elo. Zresztą jak ewoluuję, jestem geniuszem, nie? Wybieram się do ligi, wykonam tą czwórkę. Tam myślę na potężnym stronie świata. Nie bierz tego do siebie. Dla prasa dostaliśmy. Nie chcę mu dawać imienia. Też jeden z najlepszych Pokemonów. To bardzo, co się komentuje, dużo lepiej będzie mu z tobą. No świetny pływak, no dla surfa spoko. Nie ruszaj się, bo będzie źle. Bam, Pokemon, Mr. Mime. Confusion. Nie zmieniam. Magical Leaf. O, to jest na hit. Okej, Drowsy, też Magical Leaf użyjemy. Tylko teraz tak. Jestem w pewnych kłopotach, ponieważ mam mało Pokemonów. To mi da. Czy to wystarczy, żebym pokonał Giovanniego? Zdała dorosłych, bo pożałujesz. Szef Giovanni, Nidorino. Z Nidorino nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Tak jest. Psymim pokonany elo. Nidoqueen. No ile zabierze Psychic? To jest ciekawe. Prawie całe życie. Sporo. Ale jednak raz nas uderzył. Dobra, pokonany. Dragonair ma level 33. Kangaskhan. Co ja mam z tobą zrobić? Użyję Venusaura, bo nie wiem naprawdę co robić ze Kangaskhanem. Sleep Powder. O, proszę. Elo. Razor Leaf. Aha, wstał po jednym tym. No to ładnie. Giga Drain użyjmy. Okej. Okay. No i Giga Drain. I siema Kangaskhan. Rhyhorn, no to wiadomo, że nie zmieniamy Pokemona. Jeszcze jeden Giga Drain. Tym razem na hita powinno zejść, tak. To jest właśnie moc Giga Drainu. Znowu, tak. Oczywiście, że znowu przegrałeś, bo jesteś po prostu za słaby. Drogi chłopcze, nie krytykuj ocalenia, nie na pewno tego dla nas zrobiłeś. Master Ball, to mi wystarczy, tak. To mi wystarczy, dzięki samo. To mi z pewnością wystarczy.
Dobra, spadamy stąd. Nie możemy walczyć w gymie. Ale to już będzie w następnym odcinku, bo ten odcinek i tak trwał za długo, za długo. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście, bo ciężko było przejść zespół R. A w następnym odcinku już będziemy podejmować kolejnego lidera sali, który teraz jest, jak widzicie, dostępny. Jesteśmy gotowi. Udało się z naszego Dratiniego, przepraszam, zrobić Dragonera level 33, no do 55, czyli do Dragonite'a jeszcze mnóstwo czasu zostało. Ale spokojnie, nabijemy. To dopiero 12 odcinek, jeszcze nie planuję tej serii póki zakończyć. Sporo jeszcze odcinków przed nami, mam nadzieję, że stawicie dużo łapek w górę, że wam się ta seria podoba. Wtedy będzie nagrywana częściej. A ja żegnam się z wami, troszeczkę i tak dłuższy odcinek niż planowałem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, na razie, trzymajcie się, do następnego razu. A i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, lajkowania fanpage'a na Facebooku, do którego link jest w opisie live'a i do dołączenia do grupy na Facebooku, także link w opisie live'a. Armia Pana Wojtka. No, tak żeby być na bieżąco ze wszystkim u mnie na kanale. Także subskrypcja, like na fanpage'u, dołączcie do grupy i ustawcie łapkę w górę. Te cztery rzeczy i wtedy jest elegancja. Elegancja Francja. Do następnego razu. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.